Ostatnie godziny przyniosły nam szereg publikacji, szczególnie brytyjskich i włoskich serwisów, publikacji, które są zgodne co do tego, że w roku 2022 partnerem Lewisa Hamiltona będzie George Russell. George w końcu dostanie swojego Mercedesa. Próbowałem ustalić źródło tych informacji. Włosi piszą o Sky Italia, Brytyjczycy powołują się na Sky Sports. Trudno jednak szukać tych informacji na stronach internetowych wymienionych stacji, więc domyślam się, że takie informacje pojawiły się w trakcie przekazu na antenie tych stacji. Publikacje są zgodne co do momentu ogłoszenia tej współpracy z Silverstone, więc wszystko by się zamknęło taką fajną brytyjską klamrą. Zastanawiam się, jak to będzie wpływało na tą kampanię Mercedesa, mistrzowską kampanię Mercedesa, o ile się w ogóle te informacje potwierdzą, bo jeszcze niedawno mówiłem, że Mercedes potrzebuje silnego Bottasa, żeby zrównoważyć tego Pereza, który w końcu dogadał się z samochodem Red Bulla. Pereza, który pokazał, że nie da sobie po prostu w kaszę dmuchać. Paradoksalnie, patrząc na to, jak prezentował się Bottas i to, że historycznie zawsze po podpisaniu nowego kontraktu z Mercedesem obniżał loty, tym razem może to zadziałać na niego motywująco, kiedy na szali będzie jego dalsza kariera, podobnie jak Perez, może pokazać najlepszego siebie. Właśnie Perez bez fotela, bez gwarancji pokazał to, co ma najlepszego i tym przekonał do siebie Red Bulla. Jeżeli to się wszystko potwierdzi, to Mercedes w przyszłym roku będzie miał w swoich fotelach dwóch mistrzów świata, obecnego i przyszłego. A teraz jeszcze jedna ciekawa informacja, która dociera z Włoch, informacja dotycząca tego śledztwa Pirelli wokół opon. Włosi sugerują, że Aston Martin mógł kombinować z ciśnieniem w oponach. To jest dość dziwna informacja, biorąc pod uwagę źródło pochodzenia, ojczyzna Pirelli, a dodatkowo fakt, że te ciśnienia w oponach są bardzo dokładnie monitorowane przed startem wyścigu, ale od lat słyszymy o tym, że zespoły szukają rozwiązań, żeby oszukać te pomiary, a potem pojechać wyścig z nieco innym ciśnieniem. Te informacje na pewno pojawią się w trakcie zbliżającego się tygodnia, który jest tygodniem wyścigowym. Wtedy pewnie do nich wrócimy. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.